11. Możemy? A, już jest. Dobrze, jest. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 57. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta, administrację, panią mecenas, sołtysów, panów dyrektorów i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 56. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Punkt dziewiąty, ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2023-2024. Punkt dziesiąty, dyskusja. Punkt jedenasty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała numer 57/324/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt drugi, uchwała numer 57/325/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości między Gminą Jeziora Wielkie a Skarbem Państwa Lasy Państwowe nad Leśnictwo Miraz. Podpunkt trzeci, uchwała numer 57/326/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlimowo, stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt czwarty, uchwała numer 57/327/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Podpunkt piąty, uchwała numer 57/328/2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt szósty, uchwała numer 57/329/2023 w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Podpunkt siódmy, uchwała numer 57/330/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Jeziorach Wielkich. Punkt 12. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 13. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 14. Zakończenie sesji. Podpunkt pierwszy. Otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Poczekamy na głosowanie, bo jeszcze się nie opłacało. Proszę Państwa radnych o głosowanie.
Już pan informatyk podchodzi. Dzień dobry. Witam. O, dziękuję bardzo za głosowanie. Widzę wyniki. Za przyjęciem porządku obrad jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych na 15, więc rada jest prawomocna podejmować prawomocne uchwały. W międzyczasie chciałbym przywitać pana starostę Krzesińskiego, który do nas przybył. Dziękuję. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Wandę Krzesińską. Pani Wanda, przyjmuje pani? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 27 czerwca 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 11 stron maszynopisu i 23 załączników. Podpunkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Podpunkt trzeci. Protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało przepowiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Podpunkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Dzisiaj znowuż jakieś są usterki.
Pani Jolu? Aha, dobrze. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Tak, poszło. Dziękuję za głosowanie. Za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. 11 za, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 56. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 56. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 27 czerwca 2023 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 56/316/2023 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Jeziora Wielkie wotum zaufania. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 56/317/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2022 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 56/318/2023 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 56/319/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 56/320/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 56/321/2023 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 56/322/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 56/323/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Proszę bardzo, Pani Halino. Z miejsca mogę? Tak, proszę bardzo. Tak, do mikrofonu. Proszę bardzo. Interpelacja dotyczy czasu pracy pracownika Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich. W Bibliotece Publicznej Gminy Jeziora Wielkie zatrudniona jest jedna osoba na etacie bibliotekarki, kierownik biblioteki. Biblioteka publiczna może być czynna przez 6 dni w tygodniu, natomiast jej pracownicy mogą pracować przeciętnie tylko 5 dni. Co do zasady, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Według informacji zawartej w raporcie o stanie gminy Jeziora Wielkie za 2022 rok, biblioteka była czynna od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie oraz od 1 stycznia 2022 również przez 13 sobot. Praca w soboty była potraktowana jako praca w dniach wolnych od pracy, za co zgodnie z kodeksem pracy udzielono pracownikowi dzień wolny za każdą sobotę pracy. Jednakże wezwanie do pracy pracownika w dniu dla niego wolnym może odbywać się tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. I drugi taki przykład, szczególnych potrzeb pracodawcy. O tym mówi artykuł 151 paragraf 1 Kodeksu Pracy.
jakie to są szczególne potrzeby pracodawcy. To nie są potrzeby stałe, zaplanowane, wynikające z organizacji czasu pracy, ale potrzeby specjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. To jest sentencja wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 roku, sygnatura akt 667/99. Czy praca w te soboty z 22 roku była pracą na podstawie artykułu 151 paragraf 1 Kodeksu Pracy, czyli była konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, czy była według szczególnych potrzeb pracodawcy? Bo jeśli praca w dniu wolnym od pracy jest pracą cykliczną, z góry zaplanowaną w grafiku pracownicy, to nie zachodzi przesłanka z artykułu 151 paragraf 1, czyli jak wcześniej wspomniałam, w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej czy szczególnych potrzeb pracodawcy. Jeśli nie zachodzi taka przesłanka, to nie zachodzi przesłanka z artykułu 151 znacznik 3 Kodeksu Pracy, czyli dzień wolny za wolną sobotę. Według informacji od pani kierownik biblioteki 2023 biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie oraz przez 26 sobot, bo co drugą sobotę w godzinach od 8 do 13 to jest 5 godzin. Za sobotę będzie dzień wolny. Czyli będzie to praca o 3 godziny krótsza razy 26 sobot średnio, to daje 72 godziny. One są niedopracowane, a zapłacone. Co przy ilości godzin pracy w miesiącu, wynoszącym 160 godzin, daje prawie pół miesiąca nieprzepracowanego, a zapłaconego w roku. Zatem, jeżeli biblioteka jest czynna także z góry zaplanowaną sobotę, jej pracownik powinien mieć zaplanowaną pracę w taki sposób, aby w okresie rozliczeniowym zbilansowała się norma tygodniowa i norma dniowa zgodnie z kodeksem pracy. Bo to na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. O tym mówi artykuł 94 punkt 2 Kodeksu Pracy. W związku z powyższym mam pytanie. Czy czas wykonywanej pracy kierownika biblioteki jest w zgodzie z kodeksem pracy? Dodam, co za tym idzie, chodzi o budżet gminy. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Ten punkt przerabiany został na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze w tym temacie? Nie widzę, dziękuję. Punkt 9. Ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2023-2024. Ten punkt również był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Czy ktoś chciałby z Państwa jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. A więc może bym mógł poprosić tutaj panów dyrektorów szkół naszych podstawowych o wystąpienie. W związku z tym, że niedawno odbył się konkurs na dyrektorów szkół placówki w Jeziorach Wielkich oraz w Wójcinie, na sesji dzisiejszej zaplanowano powierzenie obowiązków dyrektorom. Chciałbym pogratulować, życzyć sukcesów w życiu oczywiście zawodowym, jak i rodzinnym. Proszę panów dyrektorów, może na środek wręczymy. Dziękuję.
prośbę, że komisja była pod wrażeniem umiejętności i kompetencji dyrektorów. Gratuluję. Proszę bardzo. Do tyłu do nas. Jakieś sobie zdjęcie zrobimy na pamiątkę. Nie wiadomo, czy w takim roli się spotkamy. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze raz gratuluję. Punkt 10. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Halino. Mam pytanie do Pana Wójta. Jak przebiega realizacja uchwały dotyczącej drogi Woli Koszuszkowej, tej drogi obok Pani Sołtys? Drogi w Woli Koszuszkowej, o ile pamiętam, jesteśmy na etapie, Pani Sekretarz, teraz. Panie Mirku, koło do Pani Bukowskiej. No właśnie. Projektu. Bo już mamy te wszystkie sprawy notarialne załatwione, nie? Tak. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie mam. Droga tak zwana bazówka w Łycinie, czyli 1404-11C została wyremontowana, naprawiona i oddana, z tego co ja wiem, pan kierownik powiedział, oddana do użytku. Tam jest taki problematyczny jeden zjazd do nieruchomości. Dobrze, zjazd utrzymuje użytkownik, ale w przypadku remontu drogi dzierżawca, czyli właściciel tej drogi. Na dzień dzisiejszy, dosłownie pół godziny przed sesją, byłam tam. Na szerokości wjazdu, czyli wjazdu samochodowego i furtki, stoi woda. Nie można wejść do posesji nie tyle suchą stopą, czy nawet woda sięga do kostki. Wjazd jest tak wyprofilowany, że droga nie spływa do znajdującego się obok rowu, tylko w przeciwną stronę. Tam się tworzy tak, jakby powiedzieć, taka duża łyżka. I woda na dzień dzisiejszy stoi. Nie jest mokro, tylko stoi. I ci mieszkańcy nie mogą, można powiedzieć, poprawnie korzystać z wjazdu swojego, bo wyjeżdżając samochodem trzeba wysiąść i wejść do wody, zamknąć bramę. Przez furtkę też nie można też wejść, bo też tam stoi woda. Pani radna, no cóż, nie wiedziałem o takiej sytuacji. Wystarczył telefon właściciela nieruchomości do gminy i byśmy tę sprawę rozwiązali od ręki. Aczkolwiek, wystarczyła tylko informacja, nic więcej. Dobrze, no to co powiem. Byłam, kiedy była komisja, byłam u pana kierownika, żeby sprawdzić, jaki to jest numer i spytać, czy jest oddana do użytku. Potem poszłam, bo miałam sprawę do wyjaśnienia do pani skarbnik. Wracam, a pan Mirek powiedział, że pan wie już o tym. Dobra, ktoś źle powiedział, ktoś nie dowiedział. Rozmawiałam z właścicielem i on powiedział, że też z panem rozmawiał. Nie będę przytaczać słów, bo one tak nie do końca się nadają do przytoczenia. Czyli tak, pan od tej pory już wie, że wjazd jest niewłaściwie wykonany. Znaczy, wie pani co, pani radna, ja wiem od momentu, kiedy pani poinformowała pani pana Osowskiego, tylko kwestia tego, że komunalka tam musi dojechać i to zobaczyć, jak to wygląda. To był tydzień. Ja miałem jechać też osobiście zobaczyć, ale no po prostu nie było czasu nawet i w pewnym momencie nawet mi to umknęło, więc jeżeli chodzi o spółka ma podjechać, zobaczyć, o co tam chodzi. Czy ta woda stoi, czy nie stoi, no powiem tak, ja bym wziął szpadel i przekopał, żeby ta woda spłynęła, ale każdy no ma inne podejście indywidualne do tematu, więc no wszystko się teraz rzuca tylko na gminę i tak dalej, bo no tak to wygląda, ale nie, powiem nie, pani, że nie wiem jakie słowa są niecenzuralne, bo mówię, no ja rozmawiałem z tą osobą i nie padły tam żadne słowa niecenzuralne, z których nie można by było przytoczyć. Dobrze. Więc
na spokojnie. Jeżeli będzie miał tylko chwilę komunalka, to podjedzie i sezon kończy się letni, więc troszeczkę mniej pracy będą mieli, a tych obowiązków było bardzo dużo. Zresztą pani doskonale wie, że remonty dróg i tak dalej, więc no podjadą, zobaczą. W porządku, tam nie można przekopać, dlatego że tam jest asfalt. No dobrze, to też podjadą, zobaczą, obejrzą, jak to wygląda i zainterweniują. Na dobrze, spokojnie. Może pan mi podać przybliżony termin? Nie podam pani terminu, bo to nie ode mnie zależy terminy. Jeżeli tylko znajdą chwilę, podjadą. Rozmawiałem z nimi, jeżeli znajdą chwilę, będą mieli ludzi, podjadą. Wie pan co, ja zgłaszałam poprzez pana kierownika, pana Mirka, do komunarki o, ja nie wiem, remont, naprawę drogi, która biegnie od cmentarza w stronę tam, powiedzmy, Majdan. A pan kierownik komunalki powiedział, że no, jak znajdzie czas, no dobrze, że pan prezes zrobił to w ciągu 2 tygodni po interwencji. Podał konkretny czas, kiedy to zrobi i to zrobił. Pani radna, jeżeli chodzi o drogi, które są, nie są w pierwszej kolejności uczęszczane, więc drogi, gdzie jest bezwzględna potrzeba remontów do posesji, dojazdu i tak dalej, są remontowane w pierwszej kolejności, a takich dróg mamy bardzo dużo. Nie wiem, czy pani zauważyła, bo troszeczkę może to inaczej teraz wygląda, bo z tego względu, że jeszcze niedawno dziury były naprawiane szybką kamieni, łopatą dosłownie. Teraz jest kompleksowo droga cała zrobiona z kamienia, żeby te dziury się nie wybijały, żeby ten grunt był bardziej zagęszczony, utwardzony, więc to jest bardziej czasochłonne i kosztochłonne niestety, więc musimy to robić powoli. Nie jedzie 5 ludzi i nie rzuca tylko łopatkami na dziury, tylko jest kompleksowo droga zrobiona już. Mam nadzieję, że w przyszłości to zaprocentuje i tych remontów będziemy mieli mniej. Taki jest cel tego, więc spokojnie, nie wszystko od razu. Mamy ludzi tylu, ile mamy, więc nie wszystko od razu są w stanie zrobić, wszędzie być. Ja wiem, że pani by chciała od razu i obiecuję pani, że będzie jutro to naprawione swoim sąsiadom czy znajomym, ale to jest niemożliwe, bo mamy całą gminę, 1000 mieszkańców, także to nie jest takie proste do zrealizowania, a tych dróg mamy sporo. Pan wie, i dziur też. Nie wiem. Dobrze, pan wie więcej niż ja wiem o sobie, dobrze, ale proszę pana, tam ludzie nie mogą korzystać z tej nieruchomości, bo woda stoi też w samym wieście. Jak tylko będą mogli, podjadą na pewno. Jak tylko będą mogli. Dobra. Dziękuję. Czy to jest spółka, jest wykonawca? Nie, czego? Spółka to wykonywała? Ale co? Tą drogę? Nie. No. Ty nie lepiej zadzwonić do wykonawcy w ramach gwarancji? Tylko, że wykonawca nie wykonywał zjazdów. Nie wykonywał. No, bo tam nie były zaprojektowane zjazdy do końca, tak jak powinno być. Tak, czyli zjazdy kto robił? Kto robił zjazdy? Kto wykonywał? Zjazdy nie były przedmiotem szkarek, bo to zmienia się tylko na wierzchnię asfaltu, tak? Na Panie Mirku? Panie Mirku, to jeżeli zjazdy nie mikrofon był... można? Ale on jest zrobiony, nie? Tak, nie tutaj. Ale zjazd należy do... Dobrze, ale jeśli ktoś... Jeżeli jest przetarg objęty, są zjazdy, to tak, ale to był tylko remont tej nawierzchni głównej, bez zjazdów, nie? Nie wiem, no zjazd należy wtedy do kogo? No to jest gminny zjazd. No gminny, ale wiadomo, asfalt tak, poszedł o tyle wyżej. Proszę o ciszę. Tak, ale nie był ten zjazd. Panie Marcinie, panie Halino, o kolei proszę. Nie było remontu zjazdu, tak? Nie było. Czyli zjazd należy do utrzymania. Kto utrzymuje zjazd w takim wypadku? No to wtedy gmina, nie? Jeżeli jest w granicach pasa drogi gminnej, no to gmina, nie? Czyli to w ramach remontu, no to spółka zrobi, nie? To znaczy nie ma nigdzie mankamentu, tylko akurat tu wyszedł mankament przy tej posesji, a tutaj nikt nie narzeka, no bo praktycznie zmieniamy tylko warstwę tą wierzchnią. Część była frezowana, czyli zjechaliśmy niżej i później została dodana nowa nawierzchnia asfaltowa, nie? Czyli poszło znowuż tam do góry o powiedzmy 4 cm, nie? Czyli dużej różnicy między tym, co było, a jest, no jedynie uzyskaliśmy efekt, bo jest jednolita, ładna nawierzchnia, nie? A nie dziura. Być może wcześniej była inna nawierzchnia. A też wiadomo, my jako gmina też szukamy oszczędności, żeby no zrobić, wiadomo, nie? Bo jakbyśmy sobie robili panie to, Mirku, zjazd... ja myślę, że tam była jakaś podsypka z kamienia, tylko być może się rozmyła albo rozjechała i teraz trzeba może było dopełnić też, to wszystko. No, nikt więcej to... po prostu, a poza tym też no, nikt do nas nie zgłaszał takiego problemu, tylko właśnie za pośrednictwem pani radnej, bo jakby ktoś do mnie zadzwonił, też byśmy tu reagowali szybciej, nawet przed odbiorem, nie? Ale też była tu taka sytuacja, że dosyć długo było bez opadów deszczu i praktycznie dopiero po oddaniu do użytku
przyszły deszcze, no i okazało się, że jaki jest stan faktyczny. Nie? Wystarczyłoby, gdyby właściciel posesji zgłosił nam to przy odbiorze lub zaraz po odbiorze. Przy odbiorze nie było tego problemu, po kolei. Dlatego, że jak pan Mirek mówi, było suszo. Kiedy teraz zaczęły deszcze, ta woda stoi. Nie jest wilgotna, tylko stoi woda. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Tu może na komisji wyszedł taki mały mankament z drogą w Siedlimowie. W Siedlimowie ten kawałeczek. Może tutaj bym poprosił panią mecenas, jakby można załatwić, bo tutaj niektórzy radni patrzą nad uchwałą, na sprzedaż kawałka. Ten trójkącik można zrobić służebność na rzecz. Można do mikrofonu, pani mecenas? Przepraszam. Tam jest, z tego co ja wiem, z tego przedstawionego schematu, planu, przepraszam, to tam na polepszenie można ten kawałek sprzedać, tu nie ma problemu. Natomiast z uwagi na to, że tam jest współwłasność, to na rzecz każdoczesnego współwłaściciela można ustanowić przy akcie notarialnym przy sprzedaży od razu służebność przejścia przejazdu. Mhm. I to nie jest problem, jeżeli chodzi o zapewnienie, bo z tego co wiem, to dostęp do drogi, ten drugi współwłaściciel też ma z drugiej strony, tylko tam została postawiona brama i zwyczajowo tamtędy wjeżdżają obaj współwłaściciele. Ale jeżeli chodzi o służebność, no to w momencie jak sprzedający ją zastrzeże, to można ją tylko za zgodą tego, na rzecz której została ustanowiona dopiero usunąć. Także tutaj, jeżeli chodzi o stronę prawną, to nie ma żadnych przeszkód, żeby zabezpieczyć interes drugiego współwłaściciela. Aha, w ten sposób. Dobrze. No tutaj właśnie w tej miejscowości Siedlimowo ta droga jest taka sporna między tutaj naszymi radnymi. Może pani Halino? Wiemy, znaczy ja nie wiem z doświadczenia, tylko z prasy, bo tak. Jak wygląda sprawa służebności i jak wygląda sprawa potem skorzystania z takiej drogi. Można odwoływać się do sądu, sami z doświadczenia wiemy jak sądy działają i jak wygląda skuteczność. Tego co ja zrozumiałam, jak wcześniej pani sekretarz nam informowała, o tą drogę zabiega właściciel jednej z nieruchomości, który wykostkował sobie wjazd swój i ten, który chce teraz kupić. Czyli dla mnie to jest tak, jakby to zrobił samowolnie, a my mu to sprzedając, jakby sankcjonujemy samowolę. Ja jestem przeciwna tej uchwale, dlatego że nie zapewniamy stuprocentowo właścicielowi drugiej czy użytkownikowi drugiej nieruchomości. Z tą służebnością w naszym kraju i między ludźmi. Ja nie mówię, że tu akurat tak będzie, ale ja chciałabym się tego na przyszłość ustrzec. Ja jestem przeciwko tej sprzedaży. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dobrze, a więc dyskusję mamy zakończoną. Widzę tutaj pan. Może państwo radni mają jakieś pytania do pana Krzysińskiego, do pana starosty? Panie starosto, ja może pytańko, dopóki pamiętam. Chodnik w Siedlimowie. Pani radna Barczak zgłaszała już z 2 lata temu. Został zarwany chodnik przez ciężarówkę na łuku przy kościele. Prosiłbym o interwencję, żeby go naprawić, bo tam dzieci chodzą i tak dalej, żeby ktoś się nie potknął i nie wypadł na jezdni, więc tylko taka mała sprawa, wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś dużego kłopotu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo przepraszam, że dzisiaj w takim sportowym stroju, ale dzisiaj mieliśmy też objazd inwestycji i odbiór dróg, które na terenie chociażby gminy Jeziora Wielkie w tym roku zostały zrobione i stąd też
taki mój strój. Panie wójcie, oczywiście ma pan tu rację. Za chwileczkę, jak tylko wyjdę z panem naczelnikiem, zadzwonimy do pani dyrektor i jak najszybciej tą sprawę rozwiążemy. I tak korzystając z okazji, chciałbym pogratulować inwestycji, panie wójcie i państwu radnym, inwestycji, które na terenie gminy Jeziora Wielki są widoczne. Chociażby o stan dróg gminnych i budowa hali. Naprawdę miło patrzeć, jak się gmina Jezioro Wielkie rozwija. Także tu gratuluję. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, bardzo chętnie na te pytania odpowiem, a wiem, że tych pytań na pewno jest dość sporo. Także... Pani Aniu, proszę bardzo. Ja mam pytanie o drogę Wójcinie w kierunku Kownat, naszej obiecanej ścieżki rowerowej. Kiedy będzie to... Zacznie się chociaż coś tam dziać. Mogę już odpowiedzieć? Tak? To znaczy oczywiście, tak jak obiecaliśmy, bo zresztą tu z panem radnym Waldemarem jesteśmy radnymi z tego okręgu. W tej chwili, jeżeli chodzi o drogę Wójcin-Kownaty, droga jest w trakcie projektowania. Wiecie państwo, że projekt, no pewnie gdzieś około roku czasu, zanim ten projekt zostanie zrobiony. Oczywiście jest identycznie projektowany jak po stronie powiatu konińskiego. No także czekamy w tej chwili, pieniądze w budżecie na przedostatniej sesji, o ile dobrze pamiętam, były uchwalone. Także jest w tej chwili w trakcie projektowania, także to wszystko, o czym mówimy, realizujemy. A jeżeli chodzi o Wójcin, też przed chwileczką zostało oddane aktywne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej we Wójcinie przy remizie. To też było przedmiotem obietnic naszych i to państwo widzicie, realizujemy, także... Panie... Pytanie, czy ta droga będzie tylko do Wójcina, czy do Przyjeżdża? Do Wójcina, tak? Bo projekt warto by było zrobić może od razu do Przyjeżdża, a no jeżeli... To znaczy, problem jest jeden. Wie pan wójt doskonale, że problem jak zwykle jest finansowo, to znaczy przebudowa drogi wiąże się z tym, że jest wymiana podłoża, no i dużo, dużo więcej kosztuje i projekt sam, no w tej chwili pewnie gdzieś, bo to jest około 900 metrów, o ile dobrze pamiętam, tego odcinka, w tej chwili gdzieś to jest koszt w granicach 150 tysięcy złotych, czyli jak to by był odcinek cały do Przyjezierza, byłaby to kwota dużo, dużo wyższa. Na przebudowa kilometra odcinka gdzieś jest w tej chwili w granicach 3 milionów złotych i powiem państwu szczerze, że podchodzimy w tej chwili do tego, żeby robić długie ciągi. Oczywiście ten odcinek jest do przebudowy ze względu chociażby na zagrażające drzewa, które przy tym odcinku rosną. My w tym roku, zresztą widzieliście państwo, część tych drzew usunęliśmy, to znaczy zaczęliśmy to w ogóle od tego, żeby rozgraniczyć tą drogę, bo ta droga, wiecie państwo, nie była rozgraniczona. Znaczy rozgraniczyliśmy tą drogę, dostaliśmy zgodę, nie na wszystkie oczywiście, ale na częściowe usunięcie tych drzew. W tej chwili jest w trakcie projektowania ta droga, a co za tym idzie też, jeżeli będziemy mieli projekt, to dostaniemy na pewno zgodę, bo zazwyczaj RDOŚ przychyla się do tego, żeby no, drzewa, które zagrażają przede wszystkim podróżującym, żeby po prostu wycinać. No, ja tu się cieszę, że akurat z panem wójtem mamy wzorową współpracę i pan wójt też jak najbardziej jest za tym, żeby no, usuwać drzewa, które po prostu zagrażają podróżujących, bo mamy też problem, wiecie państwo, na pewno też dość spory, jeżeli chodzi o gminę Strzelno, przebudowa drogi Zbytowo-Łąkie, gdzie po raz drugi nie dostaliśmy zgody od pana burmistrza, który się nie zgodził na wycinkę drzew, no i po raz drugi będziemy się znowu odwoływali, jeżeli chodzi do SKO. No zobaczymy, co będzie dalej, tylko szkoda, szanowni państwo, że to właśnie wychodzi w ten sposób, że no gdzieś no, dojdzie do sytuacji takiej, że będą zmarnotrawione pieniądze, bo projekt, który na dane inwestycje jest przygotowywany, jest 3 lata ważny i za chwilę ta ważność po prostu straci ważność i trzeba będzie po prostu odnawiać projekt. No i tak troszeczkę no niezręcznie mi jest nawet o tym mówić, ale jeżeli chodzi o tą drogę, to jest w tej chwili w takim stanie, jakim mówię. Pani Halino? Ja pytam pana wójta i pana starostę, czy w obojętnie której kolejności, czyja droga jest w Wójcinie koło kościoła. To jest droga reprezentatywna, ładna, w centrum wsi i ona jest od dawna połatana.
Nie wiem, do kogo wnioskować o chociaż nawierzchnię czwórkę. Nie wiem, czy ja, to jest droga. O, może panowie obaj. Ktoś komuś weźmie, ktoś kogoś. Pani radna, powiem tak. Jak rozmawialiśmy na komisjach, postanowiliśmy przejąć kilka dróg notabene powiatowych, czyli Skarbu Państwa. Skarbu Państwa. No i muszę tutaj powiedzieć, że zwróciłem się o przekazanie tych dróg, ale nie możemy dostać pieniędzy bezpośrednio z Skarbu Państwa, ponieważ właścicielem jest powiat i powiatowi przekażą pieniądze, a powiat nam. Więc oficjalnie nie jest powiat, ale nieoficjalnie jest. Więc no tak, nie jest to wyjaśnienie do końca, bo własnością Skarbu Państwa zawiaduje powiat. I no oficjalnie tego nie ma, więc i też się pytam tego pana, z którym rozmawiałem na temat tych dróg, to jeżeli powiat nie jest właścicielem, to dlaczego nie przekażecie od razu nam tych pieniędzy ewentualnie na remont tych dróg? No nie możemy, bo to jest Skarb Państwa, musi przekazać powiatowi, a powiat nam dopiero. Także ja już nie chcę się sprzeczać, kto jest właścicielem, my chcemy te drogi przejąć. I tutaj właśnie pana starostę prosiłem, proszę o to, bo miałem też wybrać do pana starosty, że my rozmawiamy na temat tych dróg i pieniądze zostaną przekazane powiatowi i prosiłbym, aby te pieniądze na remont tych dróg od powiatu przekazać nam. Żeby te pieniądze gdzieś tam nie umknęły nam, bo tak no, zdarzało się, że pieniądze nam umknęły jakieś tam i żeby nie umknęły, tylko wróciły do nas. Ale to panie wójcie, na pewno nie za mnie. No, panie starosto, też mówię, ja tak mówię już na przyszłość, że jestem po rozmowach i spokojnie to będzie wszystko załatwione, tylko mówię, no teraz zobaczymy, jakie kwoty w ogóle zostaną tutaj podane, jeżeli chodzi o remonty tych dróg, no bo tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy wcześniej, no dobrze by było jakieś pieniądze uzyskać w zamian za to. Jestem po rozmowach, pieniądze będą przekazane do powiatu i te pieniądze powinny wrócić, tutaj mamy pana radnego, jednego i drugiego zresztą, więc te pieniądze muszą nam wywalczyć, tak żeby nie zginęły gdzieś w eterze, tylko te pieniądze, tam nie wiem jaka kwota będzie, podejrzewam, że około 200 tysięcy, bo te drugie chyba 4 czy 5. Cztery chyba. Cztery, tak jest. Także tutaj mam akurat, widzę pana starosty i taka znaczy, żeby dobra wójcie, współpraca i życzenie, że pieniądze do nas wrócą. Żeby panie wójcie uszczegółowić, bo to no. Oczywiście to nie jest tylko, to nie jest wina absolutnie pana wójta też, ale państwo musicie też wiedzieć jedno, ja tu zresztą pani radnej często o tym mówiłem i tak troszeczkę dopiero musiała pani radna jechać do pana dyrektora i się pani dowiedziała tego samego, co ode mnie, czyli w 98 roku, gdzie tworzono od nowa samorząd powiatowy, zostało robione takie tak zwane mapowanie, czyli siatki dróg, którą powiat mogileński przejął. I od 98 roku tak naprawdę to z automatu gminy powinny przejąć drogi, które powiat mogileński nie przejął. To znaczy te drogi, tak jak pan wójt mówi, nie są drogami powiatowymi, ale drogami Skarbu Państwa. A Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę. I to jest takie troszeczkę przez niektórych mylne rozumowanie, bo tak naprawdę chociażby z jedną drogą, którą chcieliśmy zrobić, mieliśmy taki problem, że no niestety nie można finansów publicznych wydawać na nie swoje drogi, gdyż grozi przede wszystkim, no i pan wójt też o tym doskonale wie, dyscyplina finansów. Także najpierw musi dojść do przekazania, do aktu notarialnego, dopiero później do tego, żeby te drogi móc wyremontować. Ja zdaję sobie sprawę, my z panem wójtem też bardzo często na ten temat i z panem radnym rozmawiamy, zdaję sobie sprawę z tego, że te drogi są w katastrofalnym stanie i mam nadzieję, że za chwileczkę ten problem zostanie rozwiązany, ale zauważcie państwo, że patrząc chociażby na stan dróg, jeżeli chodzi o drogi powiatowe na terenie gminy Jeziora Wielkie, w ostatnim czasie uległ, no uważam, że znacznej poprawy. To znaczy zauważcie też, że modernizujemy przede wszystkim te główne ciągi komunikacyjne. W tym roku zrobiliśmy ten odcinek, no już prawie jest ukończony, ale jeszcze w przyszłym roku te 800 km brakujące do odcinka drogi Pilich-Siemionki też będzie zrobiony. W tym roku też zrobiliśmy odcinek Gopło-Jeziorki, bo to tak trzeba powiedzieć. Zrobiliśmy też odcinek w końcu Proszyska-Nowa Wieś. W przyszłym roku, szanowni państwo, to znaczy już dofinansowanie dostaliśmy
na jedno zadanie. Drugie jest na liście rezerwowych, ale rozmawiałem już z panem wojewodą i pan wojewoda mnie zapewnił, że te pieniądze też na to zadanie dostaniemy. Mówię o drodze Włostowo-Młyny, mówię o całym odcinku. Nie mówię o kawałkach, które gdzieś tam wcześniej były realizowane. Mówimy o całym odcinku. Oczywiście dofinansowanie jest 50/50. W przyszłym roku też mogę państwu powiedzieć, tylko wszystko mówię zależy od stopnia dofinansowania, ale akurat złożyliśmy do Polskiego Ładu odcinek od Jeziorek do Drogi Krajowej, o której mowa, odcinek od Kuśnierza do Wójcina i mam nadzieję też, że no, że będzie to zrobiony odcinek Jeziora Wielkie Siedlimowo, o którym tu właśnie, o który też walczy pan radny Waldemar Ciesielczyk. I te odcinki dróg w przyszłym roku mam nadzieję, że będą, znaczy uważam, że będą, ale no zawsze musimy być ostrożni w ocenie, bo nie wiadomo jak dane budżety będą w październiku złożone, także, a wiecie państwo, że w tej chwili, jeżeli chodzi o koszty, o utrzymanie, niebotycznie wzrosły, także na tą chwilę póki co zagwarantowane pieniądze w budżecie na te inwestycje są, także uważam, że te drogi w przyszłym roku będą wszystkie zrobione. Zobaczymy, czy coś więcej. Na razie też nie chcę mówić, żeby być ostrożny. Ja tutaj chciałbym może podziękować jeszcze radnym powiatowym z tego, za to chociażby, że rzeczywiście obiecali, że nasza gmina ruszy w końcu z drogami powiatowymi i udało się. Może nie wygląda to tak, jak powinno wyglądać, ale mówię, no ruszyło coś, te nawierzchnie na pewno się na lepsze zmieniają, wierzę, że te drogi jeszcze, a zwłaszcza ta droga Wójcin-Kownaty, gdzie jest chyba to najbardziej potrzebna droga z ścieżką pieszo-rowerową, z tego względu, że naprawdę tam strach w ogóle jest jechać. Ja się dziwię, że osoby tam jeżdżą rowerami, nie mają gdzie się schować nawet, bo tam jak nie pnie drzew, to drzewa lub rowy i ta nawierzchnia taka jest, więc to jest taki priorytet. Uważam, że ta droga jest w pierwszej kolejności powinna być zrobiona. Ze względu na bezpieczeństwo, bo tam bardzo dużo starszych osób przede wszystkim jeździ rowerami na targ, czy do lekarza, czy do apteki, bo u nas tego nie ma, więc ta droga powinna być zrobiona i wierzę, że się uda i te inne inwestycje też. Bo zakładam, że jak pan wojewoda obiecał, to już raczej dotrzymuje słowo, na szczęście. Więc tak naprawdę ja myślę, że w imieniu nie tylko swoim i radnych, ale mieszkańców dziękujemy radnym powiatowym, że działają i że te działania są przede wszystkim skuteczne, bo to jest najistotniejsze. Dobrze, pani Alasiu? Odpowiedź na moje pytanie już po części padła, ale chcę się jeszcze upewnić. Troka, Siemionki, tak, Włostowo i Krzywe Kolano w to przyszłym znaczy mówimy, roku na 100%, tak? Mówimy o skrzyżowaniu w Krzywym Kolanie w kierunku Pilicha, czyli o tym brakującym odcinku tak? Niespełna 2 km, tak, w przyszłym roku jest przewidziana do realizacji. To znaczy, powiem szczerze, że miała nie powstać, ale w ostatniej chwili tak się zastanowiliśmy nad tym i ze względu na to, że chcieliśmy też w tej alokacji środków unijnych przy tym tworzeniu stowarzyszenia, gdzie też gmina Jeziora Wielkie, ale pan wójt uczestniczył, chcieliśmy zrobić, znaczy chcemy zrobić ścieżkę pieszo-rowerową, mówimy do miejscowości Lubstówek. Chodzi o to, żeby później na tą drogę gminną, gdzie tu państwo radni jesteście właścicielami, znaczy gdzie gmina Jeziora Wielkie jest właścicielami, żeby ten ruch dwukołowy, mówimy rowerzystów, skierować na tą drogę i żeby było bezpieczne poruszanie, gdyż wiecie doskonale, że później od Lubstówka nie idzie dojechać, a praktycznie z Pilicha do Konina już mamy piękną ścieżkę pieszo-rowerową, także użytkownicy będą mogli wtedy z dłuższych odcinków korzystać, ale zdecydowaliśmy, że zrobimy w przyszłym roku tą inwestycję, także tu może być pani spokojna. Panie Pawle? Ja mam pytanie. Panie Pawle, proszę do mikrofonu. Była przy przebudowa tej drogi, ja zgłaszałem pani dyrektor zarządu dróg na komisjach. Jest przejście dla pieszych, jest przystanek dla dzieci, kawałeczek chodnika. Teraz był chodnik przekładany, był podwyższany po tym zadaniu i jednak widzę, że nie znalazły środki, żeby kawałeczek się znalazło. Jest przystanek, gdzie dzieci wysiadają, jest błoto, jest kałuża, nawet nie jest tam kamieniem dziura jest nawet zrobiona. To ja znaczy zgłaszałem, mówimy o drugiej stronie, tak?
od tej strony, co są skrzynki, co mieszka pan Czajkowski. Kawałeczek zgłaszałem, pani dyrektor mówiła, jak znajdą się środki. Teraz był przekładany chodnik prawie cały tydzień. Mi się wydaje, że tam 20 metrów kostki to nie jest wielka inwestycja. Bo dzieci wysiadają z autobusu i brną w kałuży, żeby przejść przez przejście dla pieszych. To nie są duże nakłady, to nie trzeba wielkich dofinansowań, to można zrobić we własnym zakresie. Oczywiście, no, tu pani radny... 20 metrów tam chyba jest. Ma pan, panie radny, rację, tylko należy też dodać, że nawet na te 20 metrów, no niestety trzeba mieć projekt. To nie może być tak, że wejdzie firma, wykona bez projektu. Nie daj Boże jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, no odpowiada Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych. No musimy najpierw zrobić projekt i na pewno jeżeli chodzi o to wykonamy, ale też pragnę zauważyć, że to też nie jest tak, panie radny, że w trakcie roku sobie zmieniamy budżet. Ja też pragnę tylko zauważyć, że przed chwileczką mieliśmy rozstrzygnięcie przetargów budowy dwóch hal, gdzie musieliśmy około 1 100 000 zł dołożyć do tych hal, no ale też powiat mogileński, no... Ale panie starosto, to z własnych środków, nie z dofinansowań. To znaczy ja oczywiście, tylko że... Nie mówmy o halach, tylko ja mówię o 20 metrach chodnika, no to troszeczkę są innego rzędu pieniądze. Może chociaż utwardzić to kamieniem. To znaczy, słuchajcie państwo, na pewno za chwileczkę ten temat będzie... Ja nie mówię, poruszony że to już, i za chwileczkę będzie to rozwiązane. Spokojnie. Dzieci do przejścia dla pieszych idą w błocie. Ale wszystko będzie zgodnie z prawem. Nawet. Można zrobić destruktem też nawet. Wszystko będzie zgodnie z prawem, także za chwileczkę to rozwiązamy. No, przywieziony piach, nie destrukt. Dobrze, czy... Ale barierki, panie radny, zostały zamontowane, no, wcześniej tego nie było. Dzieci i tak w błoto wysiadają. Proszę? Dzieci i tak wysiadają w kałuże. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo tego przejścia. I pan niech zauważy, że tam tych barierek nie było, a te barierki naprawdę tam brakowały, bo często, zresztą wiecie państwo, że w tej chwili po tej drodze no, ruch jest troszeczkę szybszy. Też uczuliliśmy odpowiednie służby, żeby w końcu zaczęły kontrolować, żeby troszeczkę w tych terenach, w terenie zabudowanym, żeby kierowcy zwalniali. A jeszcze panie starosto, te pobocza będą całe utwardzone, czy tylko tak, gdzie są za wysokie? Bo strasznie są wysokie, tu będzie dużo wypadków, to znaczy, bo jest tam... asfalt podniesiony o te 10 cm. Jeżeli samochód osobowy złapie pobocza, to się robi tragedia. Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie wykonywania tego całej zadania. Długości? Także spokojnie, wszędzie, gdzie będą... Ale całej długości? Nie, ja mówię tylko o tych zaniżeniach, gdzie naprawdę, jeżeli samochód zjedzie, żeby nie doszło do żadnych zdarzeń, przykrych zdarzeń drogowych. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Marku, do mikrofonu. Panie starosto, może się powtarzam. Czy można przekierować ten ruch tych samochodów ciężarowych tu z Kożuszkowa, Kuśnierza przez Mirac, Nową Wieś? Tam są praktycznie chodniki, nawierzchnia, wszystko jest elegancka, a u nas już jest... O nową drogę, tak? Tak, na tą nogę, o transport ciężarowy, no bo koło plebanii jest znak, który kieruje samochody powyżej 25 ton tutaj na Kożuszkowo. No i droga jaka jest, taka jest, dopóki nie będzie wyremontowana, no to przyjdzie zima, na wiosnę będzie jeszcze gorzej. Zobaczę, co w tej sprawie da się zrobić i na pewno panu odpowiem. Dobrze? Dziękuję. Bo póki co nie jestem do końca w temacie. Dobrze, panie starosto, jeszcze ja bym chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Na pierwsze chciałbym podziękować za drogę tutaj na Proszyska. I kiedyś już byłem parę razy u pana, mówiliśmy o lustrze na tajnym zakręcie, gdzie droga gminna wbija się na tym dużym łuku koło plantacji choinek. Tam pani Ania jeździ autobusem i tak mówi, niektórzy jedący od Proszysk nie patrzą, jaki tam, czy autobus, czy jakiś inny samochód jedzie od nowej wsi. Oni automatycznie sobie skręcają w ten skrót na Przyjezierze. Tam może dojść do wypadku, a jak będzie lustro, to będzie tak bezpieczniej. Panie radny, ma pan numer telefonu. Bardzo bym prosił, żeby mi pan jutro, panie przewodniczący, żeby mi pan jutro przypomniał. To za chwileczkę ten temat rozwiążemy. Dobrze. I dobrze? Jeszcze chciałbym przypomnieć nową wieś o chodnikach, ciąg dalszy przy głównej drodze. Przydałby się też również ten kawałek od Krzyżówki w stronę Wójcina. Tam bardzo dużo dzieci
chodzi pieszo sobie po... Jak jest lato, to jest wysoka trawa. Raz po raz jest skoszona, tam nawet wyjazd od tak zwanego tartaku jest ciężki, żeby coś dojrzeć. A te dzieci muszą chodzić drogą, żeby nie wchodzić na tą wielką skarpę. Też dlatego przed chwileczką, ja bardzo przepraszam, ja wiem, że ten chodnik jest potrzebny, ale dlatego też przed chwileczką mówiłem, że no niestety no finanse czy samorządu gminnego, czy powiatowego, no niestety nie są z gumy i chciałbym, żeby to wszystko... Oczywiście, tu się... Nawet jak nie ma. Oczywiście tu za pomocą pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza, który oczywiście zawsze nam tu nas tu wspiera i nam tu pomaga, ale zdaję sobie i powinniśmy sobie, szanowni państwo, zdawać z tego sprawę, że tak jak powiedziałem, no finanse nie są z gumy. Staramy się tych inwestycji na terenie gminy, chociażby Jeziora Wielkie, przeprowadzać bardzo dużo i w przyszłym roku postawiliśmy głównie na drogi powiatowe, a z chodnikami naprawdę jeszcze chwileczkę się wstrzymajmy, bo może w końcu ruszą te środki unijne i gdzieś tych dofinansowań będzie troszeczkę więcej. Na przyszły rok jeszcze, bo nie dopowiedziałem akurat, bo jeżeli jest mowa o chodnikach, złożyliśmy też wniosek o, i tu pan wójt akurat doskonale wie, bo to też konsultowaliśmy, złożyliśmy wniosek o przebudowę całego chodnika, jeżeli chodzi o remont, no może tak, o remont chodnika, jeżeli chodzi o miejscowość przy jeziorze, do skrzyżowania na Gaj, także w przyszłym roku, jeżeli oczywiście otrzymamy to dofinansowanie, a myślę, że otrzymamy, to na pewno to będzie w priorytecie, gdyż sami państwo wiecie, że no akurat zasadność budowy chodnika w Przyjezierzu no jest, no ten chodnik jest bardzo potrzebny. Ja nie mówię, że w Nowej Świnie jest potrzebny, żebyście mnie państwo tutaj nie za słówka nie łapali, ale no wiecie też, no kilometr chodnika kosztuje w tej chwili w granicach no 800 tysięcy, także no to jest porównywalne do... Także musimy wybierać, co jest ważniejsze. Bezpieczeństwo najważniejsze. No oczywiście, tylko okresie... niestety wszystkiego razem i od razu nie da się zrobić. Ja dopiero na tym stanowisku jestem niespełna 2 lata, bo jeszcze 2 lat nie ma, także 30 grudnia minie 2 lata, także i tak dość sporo udało się zrobić i chyba to państwo widzicie, co się dzieje na terenie powiatu mogileńskiego, gdyż tych inwestycji do końca kadencji, muszę państwu powiedzieć, no jestem z tego dumny, bo ta współpraca z radnymi, tu z panem radnym oczywiście też jest wzorowa, ale te pozyskiwanie środków, które otrzymujemy, no inwestycji będzie w granicach 130-140 milionów złotych przez 2 lata i nie mówię już o budowie Policji Straży Pożarnej, następnych 100 milionów złotych, także prawie ćwierć miliarda złotych zainwestowane w najbliższych latach w powiat mogileński, no to szanowni państwo, tego nigdy w historii nie było i musicie też zrozumieć, że niestety wszystkich inwestycji, które byśmy sobie chcieli, byśmy sobie życzyli, po prostu nie idzie zrobić. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani Jolu, proszę bardzo. O nas pamięta i pamięta jeszcze o innych gminach, bo to tak powinno być. To tak jak nasz wójt też zadbał o drogi, tak pan też ma taki priorytet, zauważyłam, żeby dbać o to. Znaczy wszyscy radni, tak. Bo ja mówię, że... Tak, oczywiście, bo to w pracy to jest wiadomo, że sukces wszystkich. Ja chciałabym też się przypomnieć, bo będzie robiona droga Kuśnierz-Wójcin, ale też uśmiechnę się o drogę z Kożuszkowa do Woli Kożuszkowej. Bo tam jest też ciągle remontowana i tam są też głębokie dziury. I jeszcze fragment, dosłownie nie wiem ile metrów, bo może mi ktoś no tam koło... Może 70. 70 metrów, cała droga jest normalnie już super zrobiona, ale 70 metrów drogi oczywiście jest, są dziury i nikt, i powiat tego nie zrobił. Pominął to po prostu. A droga przedmiejscowo przez Wolę Kruszkową, tam tak. Dosłownie nie wiem dlaczego zostało pominięte 60 czy 70 metrów. Powiem szczerze, że... Przy rozjeździe na Kożuszkowo w prawą stronę, co jest to tym patrzę, bardziej... patrzę na pana radnego, pan radny to dopilnuje, także... Tak, tym bardziej... Przypomnij. Tym bardziej mówię, jest sprzęt, prawda, no bo sprzęt też kosztujesz, jest sprowadza sprzęt i to też są jakieś koszta związane z tym sprzętem, że trzeba go tam sprowadzić, jakieś paliwa, no, no wszystko się oblicza teraz. Także poproszę, żeby też o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana starosty? Ja mam do pana starosty. Proszę. Panie Waldemarze. Aż się boję, panie radny.
No to może w Mogilnie rozmawiajcie sobie. Szanowni Państwo, tu chciałem stanąć w obronie pana starosty, bo trzeba przyznać, bo ja tu słyszałem tutaj to wielka księga życzeń i tak dalej dla naszej gminy, ale muszę przypomnieć, że kilka lat wstecz byłem radnym gminy Jeziora Wielkie i pamiętam, jak była rozmowa z poprzednim starostą, panem Barczakiem jeszcze wtedy, to w naszej gminie, szanowni państwo, przez całą kadencję był tylko zrobiony 1 kilometr drogi. I to był odcinek drogi przy jeziorze Nowa Wieś, taki odcineczek. Szanowni państwo, w tej kadencji, to jest w historii ja nie pamiętam, żeby w całej gminie Jeziora Wielkie tak się działo, jak się teraz dzieje, jeśli chodzi o drogi powiatowe, bo zawsze powiat jak przyjeżdżał, to zawsze mówił, że nie ma pieniędzy. Zawsze tak było. W gminie jeszcze jakoś te gminne drogi, jeśli tam pomalutko, ale coś tam się działo, ale w powiecie to nic. A teraz mamy tylko 2 radnych, wtedy było 4 radnych, tak, panie starosto? 3. 4. 4 radnych było z gminy Jeziora Wielkiej. Teraz mamy 2 radnych. I jest naprawdę tych kilometrów, bo już teraz nie można powiedzieć w metrach, ale w kilometrów dróg w powiecie jest bardzo dużo. Także, szanowni państwo, powinniście być naprawdę pod wrażeniem, że jednak po tylu latach, a jednak coś się dzieje, że ten powiat się stara i to widać te starania o gminę Jeziora Wielkie. Dziękuję bardzo, panie starosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny. Ja mogę na zakończenie też w ramach obrony trochę naszego koalicjanta. Wiecie państwo doskonale, że, bo ja często mówię o tym, że kiedyś te wielkie metropolie, duże miasta otrzymywały ogrom dofinansowań, bo przede wszystkim miały wkład własny, czyli mówimy o 50%. No w tej chwili wiecie państwo, że te pieniądze gdzieś, no gdzie brakowały przede wszystkim na tą Polskę powiatową, te pieniądze po prostu zaczęły do nas spływać, a my mamy akurat możliwość, i wie pan o tym doskonale, korzystania z tych pieniędzy, współpracy, bo tak naprawdę chyba nigdzie na terenie naszego kraju nie ma aż tak fajnej koalicji. Ja jestem dumny z tego, że akurat mogę przewodniczyć temu zarządowi, gdyż zauważcie, szanowni państwo, wszystkie osoby, znaczy wszystkie opcje polityczne, które startowały w wyborach, biorą udział w tym, co się na terenie powiatu mogileńskiego dzieje i stąd też zawsze powtarzam, i powtarzać będę i tu panu radnemu też pragnę podziękować za to, że zawsze konstruktywnie podchodzi do problemu i zawsze zgłasza te problemy i te problemy wspólnie rozwiązujemy. I właśnie z tego typu współpracy naprawdę jestem dumny, dziękuję za to i mam nadzieję, że tak jak zawsze powtarzam i tak zawsze będzie, razem możemy więcej. Szanowni państwo, naprawdę to po prostu widać. Dziękuję bardzo. Chyba, że ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytanie, to nie widzę. Nie dziękuję widzę. Bardzo. Dziękuję, panie starosto. Przed punktem 11 proponuję 10 minut przerwy.
Państwo radni, proszę o zajęcie miejsc. Przechodzimy do punktu 11. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 57 przez 324 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Może bym poprosił panią skarbnik o przeczytanie uzasadnienia do tej uchwały. Uzasadnienie do zmian w budżecie. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30 tysięcy złotych, dotacja na realizację zadania rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku. O kwotę 2495 zł środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. O kwotę 35 tysięcy zł dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, aktywna tablica. O kwotę 511 zł dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. O kwotę 2142 zł środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. O kwotę 343 347 zł dotacja celowa na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 3000 zł zwrot świadczeń rodzinnych, 5000 zł środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia rodzinne. O kwotę 15 680 zł środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeziora Wielkie. I o kwotę 29 971 zł, to jest pierwsza część dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu na dzień 15 października 2023 roku. Zwiększono plan dochodów o kwotę 18 087 zł. Są to wpływy z tytułu zamiany nieruchomości z nadleśnictwem Mirac. O kwotę 5195 zł. Zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości. O kwotę 20 tysięcy zł. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy. I o kwotę 27 tysięcy zł. Wpływy z rozliczeń za oświetlenie uliczne. Zwiększono plan wydatków o kwotę 70 682 zł na remont dróg gminnych, o kwotę 11 000 zł na zadanie wykup działek pod drogi i przepompownie, o kwotę 11 000 zł na wychowanie w oddziałach przedszkolnych i o kwotę 33 000 zł na przedszkola. O kwotę 16 600 zł na świadczenie usług przewozu oraz opieki dla uczniów niepełnosprawnych i o kwotę 20 000 zł na remont placów zabaw. Zmniejszono natomiast plan wydatków o kwotę 72 000 zł na zadanie zakup gruntów w Jeziorach Wielkich i o kwotę 20 000 zł na remont świetlic wiejskich. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt drugi. I czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał tylko tytuły uchwał bez uzasadnień? Resztę? Dobrze, dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Uchwała numer 57/325/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą Jeziora Wielkie a Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miraz. Tak? 11. Liczba się zgadza. Jeden radny przybył, jeden musiał wyjść. Pani Olu? Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała numer 57/326/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedlimowo stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 4 radnych, 5 jest przeciw, 2 wstrzymało się. Uchwała została odrzucona. Podpunkt 4. Uchwała numer 57/327/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego z trybu zawarcia umowy dzierżawy. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Która to uchwała teraz? Uchwała numer 57/328/2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 6. Uchwała numer 57/329/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. W tej uchwale zostały wprowadzone zmiany z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rio, we Wrocławku. Państwo radni już mają uchwałę, która ma być. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym temacie, w tym punkcie? Nie widzę, a więc możemy przechodzić do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 7. Uchwała numer 57/330/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Jeziorach Wielkich.
Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa obecnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Wójcie. Decyzję Prezesa Rady Ministrów, jeżeli chodzi o własności gruntów w Przyjezierzu. Otrzymaliśmy wszystkie działki, które były teraz, pozostały jeszcze we władaniu gminy Strzelno, czyli to są główne działki drogowe, pod kanalizacjami, przepompowniami i tak dalej. Czyli to, o czym mówiliśmy, i działka ZAZ-u zostaje własnością gminy Strzelno, łącznie z ZAZ-em. Także teraz możemy to dopełnić formalności, złożymy wniosek do sądu i w końcu zostanie to wszystko wyjaśnione, zakończone, mam nadzieję. Dobrze, czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc chciałbym tutaj przeczytać prośbę tutaj. Witam, zwracam się z prośbą o przesłanie do radnych Rady Gminy Jeziora Wielkie oraz sołtysów z gminy Jeziora Wielkie informacji dotyczącej organizowanego w gminie Dąbrowa seminarium z warsztatami. Pragnę zaprosić w imieniu wójta gminy Dąbrowa, pana Marcina Balczykowskiego, na seminarium i warsztaty Stawiamy na rozwój, organizowane w Szkole Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Dąbrowie dnia 9 września, to jest sobota, o godzinie 10. Program seminarium jest skierowany do lokalnych liderów. Udział w seminarium jest bezpłatny, ale czy wymaga wcześniejszej rejestracji. I tutaj jest numer telefonu lub mail. Jeżeli ktoś by był zainteresowany udziałem w seminarium, to zapraszam do kontaktu. I teraz chciałbym się spytać, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Joanno. Ja mam pytanie odnośnie Przyjezierza i tych działek, które zostały sprzedane w momencie, kiedy teren był przekazany dla nas. Czy to jest zgodne z prawem, czy oni to zrobili prawidłowo? No tak, to czy to tak ma zostać po prostu, czy... Przyjezierza, to prawo jest niestety niedoskonałe, czyli generalnie to, że staliśmy się właścicielem terenu, jednocześnie nie wnosiło nieruchomości gminy Strzelno na naszą własność. Nie ma tego z automatu, że to stają się własnością naszej gminy, więc to jest pozostawione gminom. Ja z doświadczenia wiem, że zawsze, jeżeli chodzi o sprawy przekazywania lub przejmowania jakiegoś terenu, to zawsze jest, no powiem tak, przychylność do strony, która ma odbierane te grunty. I tam wszystkie te sprawy zostają wyjaśnione, bo my jako gmina staliśmy się właścicielem obszaru, no ale działki poniekąd gminy Strzelno, powinniśmy to z nimi załatwić ugodowo, czyli porozumieć z gminą Strzelno. No tak to wyglądało, jak wyglądało, porozumienia nie było, więc oni sprzedawali, na tamten moment byli właścicielami tych działek, więc poniekąd mieli prawo sprzedawać tego. No, zwracaliśmy się z pismem do ministerstwa, aby wstrzymano sprzedaż tych działek. No niestety taka decyzja nie zapadła i konsekwencją tego jest to, co jest. Więc, ale tak jak mówiłem wcześniej, z naszej strony nie było żadnej złośliwości lub takiego ciśnienia, żeby za wszelką cenę. Dla nas uważałem, że najważniejsze jest to, żebyśmy stali się właścicielem terenu. Nie chciałem też w jakiś sposób poniekąd skrzywdzić gminy Strzelno i zabrać im wszystko. No bo to takie te relacje jednak międzysąsiedzkie i międzyludzkie powinny być pozytywne i uważam, że szczęśliwym trafem udało się. Ja w ogóle nie wierzyłem w to, przede wszystkim trzeba rozpocząć od tego, że nie wierzyłem, że uda nam się zabrać ten teren. Bo no nie wierzyłem w to, bo to nie jest takie proste, bo zabraliśmy ile hektarów? 136 hektarów chyba, ja pamiętam. Także to jest kawał ziemi, zabraliśmy gminie Strzelno. Ja się cieszę, że mamy jednego właściciela, że te podatki będą wpływały w końcu do nas, będziemy mogli inwestować, że przede wszystkim nie płacimy podatków za oczyszczalnię, bo nasza oczyszczalnia była na terenie Strzelna, a działka jest własnością jeszcze powiatu, to w ogóle jest taki miks, że rzadko to jest spotykane w ogóle. Teraz jesteśmy właścicielem gruntu, jakiekolwiek inwestycje decydujemy my, jakiekolwiek środki będziemy pozyskiwać, decydujemy my, to jest dużo prostsze, bo ta współpraca, mówię, no teraz się układa, z burmistrzem w miarę pozytywnie, jeżeli chodzi o jakieś tam realizację wspólnych celów i zadań.
przynajmniej takich drobnych, drobne kwoty, mam tu na myśli drobne kwoty jakieś, ale wcześniej no, mogliśmy też, no, mówię, pozyskać środki zewnętrzne na modernizację oczyszczalni ścieków i nie wystarczyła tylko dobra wola, nic więcej, żadnego wkładu finansowego, tylko dobra wola. No i musieliśmy wykonać to z własnych środków i zaciągnąć kredyt, więc to teraz jesteśmy, to co jest na naszym terenie jest nasze i my jesteśmy zarządcą i decydujemy o tym. Chociaż ja mówię, że jeżdżę nam żadnych kokosów nigdy nie przyniesie, no bo nie przyniesie nam żadnych kokosów i jakichś, nie wiadomo jakich dochodów, ale żeby chociaż się bilansowały środki, które wydajemy na utrzymanie przyjeżdża z dochodami, które nam wpływają z przyjeżdża, to już bym był szczęśliwy. I mam nadzieję, że tak w końcu będzie. Nie? No tak, tylko mówię, że... Przyjeżdżę, no też chodzi też głównie o jezioro, tak? Ale naprawdę jest odwiedzane, ludzie przyjeżdżają i z Łodzi, i z Warszawy, no ja wiem, bo pani Jolu, praktycznie codziennie jestem przyjeżdżą. Ja rozumiem panią, że pani patrzy z tej perspektywy, ja też tak patrzyłem, że to jest wizytówka naszej gminy, ale my jako gmina z tego dochodów nie mamy. Więcej wydajemy na utrzymanie przyjeżdżania niż zyskujemy. Do tej pory przynajmniej tak było. Teraz mam nadzieję, że troszeczkę to się zmieni. Te podatki trochę tam... Miejmy nadzieję. I tak więcej wydajemy, więc... Woda jeszcze. Więc no mówię, no, to nie jest jakieś, bo przeważnie te osoby, które mają działalności, nie są naszymi mieszkańcami. Jak nie są naszymi mieszkańcami, nie płacą u nas podatków, tylko od nieruchomości, więc no, to nie jest takie proste, więc mówię, jako powinniśmy dbać o ten ośrodek jak najbardziej, ale mówię, no tam kokosów nie mamy, no, nie mamy dochodów z tego, ale też z dróg gminnych czy chodników też nie mamy dochodów, a są na terenie naszej gminy i też o nie dbamy, więc to trzeba dbać i o osoby przyjeżdżające i o naszych mieszkańców, więc trzeba też inwestować jakieś pieniądze tam i dbać o ten ośrodek, bo to jest taka perełka i taka duma nasza, że mamy coś takiego i oby ta woda w przyszłości zaczęła płynąć i będzie dobrze. Najważniejsze, że jesteśmy właścicielem, przynajmniej ja tak sądzę. Wyprostowaliśmy w końcu coś, co przez kilkadziesiąt lat nie można było tego ruszyć, nie było do ruszenia w ogóle. Nie było możliwe, żeby to ruszyć. A teraz się udało i mamy, ja uważam, że to jest nasz wspólny sukces i w końcu mamy to wyjaśnione i wyprostowane. Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Punkt 12, wolne wnioski, zapytania mamy. Punkt 13, odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowane. W punkcie 12 był. I przechodzimy do punktu 14, zakończenie sesji. Zamykam 57. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.